Żeby zakończyć jakoś temat pierwszej edycji, znaczy jest taki jeden bohater, taka jedna rzecz. No ja muszę się dowiedzieć po prostu, co się teraz wydarzy z nim. Chodzi o Krzysztofa, który będzie robił tatuaż. To oczywiście wspomniałeś, że jak już obostrzenia zostaną kolejne zdjęte, to będziesz mu towarzyszył. Czy wy macie jakiś kontakt i wiesz, jaki to będzie wzór, albo rozmawialiście, co Krzysztofowi w sercu gra? Znaczy ostatnio Krzysztof był na etapie swojego znaku zodiaku, czyli skorpiona. Ale była też przedtem, jeszcze jak byliśmy w podróży, była faza na liść marihuany, ewentualnie na człowieka ze sztangą, więc jest to dosyć płynna, estetyczna wizja. I nie wiem, na pewno zanim do tego podejdziemy, ponieważ ja w tej całej sytuacji, w odcinku, kiedy robiłem sobie tatuaż, obiecałem mu, że jeżeli tylko jego mama się zgodzi, ja nie dość, że go poprę, to ja po prostu przeprowadzę tą całą sytuację. I oczywiście to utrzymuję. Mama Krzysztofa się zgodziła, co było dla mnie i dla nas wszystkich no, szokiem, takim pozytywnym. Natomiast no, to jest właśnie to, że jest kilka elementów, które teraz muszą się złożyć. Czyli pierwszy to jest to, co wspominaliśmy, czyli musi zostać ta sytuacja ustabilizowana, związana z kwarantanną. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli Krzysztof musi absolutnie na 100% wiedzieć, co. Żeby mu się natomiast... nie znudziło. Słucham? Żeby mu się nie znudził ten wzór. No o to chodzi. Natomiast sytuacja, jeżeli chodzi o samą realizację, jest już absolutnie techniczna i banalna, ponieważ od momentu odcinka, w którym było pokazane to, co się wydarzyło w Monachium, a potem 13 odcinka, w którym mama Krzysztofa się zgodziła na tatuaż, tak, zgłosiło się do mnie tyle salonów tatuaży, że jest w tej chwili coś, co można nazwać plagą obfitości. Naprawdę ludzie niesamowicie reagują na ten cykl i między innymi jedną z takich reakcji było to, że ja mam w katalogu naprawdę, nie wiem, kilkadziesiąt zgłoszeń od salonów, które po prostu mówią, kiedy tylko chcecie, przyjeżdżajcie, wbijajcie z Krzysztofem, my to po prostu zrobimy dla wielkiego szczęścia, że możemy w tym uczestniczyć i tak dalej. No ale najpierw te dwa warunki muszą zostać spełnione.